Hej, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony Władek. Dzisiaj przychodzę do Was pomarudzić ostatni raz w najbliższym czasie. Wiem, że ostatnio nagrywałem ulubieńców roku, dlatego stwierdziłem, że nagram też dla Was z nielubieńców lub buble roku, jakkolwiek chcecie to nazywać. Oczywiście, tak jak zawsze, uprzedzam na początku tego filmiku, że o ile te produkty nie sprawdziły się u mnie, to tak najbardziej mogą sprawdzić się u Was, więc jeżeli je lubicie, jeżeli je macie, z nich korzystacie i one u Was się fajnie sprawdzają, świetnie dla Was. Niestety one nie sprawdziły się u mnie i dlatego ja dzisiaj pomarudzę na nie trochę, a być może osoby, które mają podobną cerę do mojej, podobne zapotrzebowanie, podobne upodobania, takie jak ja, po prostu znajdą ten filmik pomocny i będzie on dla nich jakąś tam sugestią podczas ich zakupowych decyzji, więc te osoby, które mniej więcej z moimi wyborami wcześniejszymi się zgadzały, mogą też się zgodzić z tymi i wtedy zachęcam Was do oglądania dalej lub ogólnie po prostu z ciekawości możecie popatrzeć, co u mnie się nie sprawdziło. Powiem też na samym początku, że zachęcam serdecznie wszystkich do subskrypcji, jeżeli jesteście u mnie po raz pierwszy. Ja staram się filmiki dodawać mniej więcej 2 razy w tygodniu, być może czasem raz w tygodniu, zależnie od inspiracji, zależnie od ilości czasu, ale staram się być ostatnio dość systematyczny, więc jeżeli macie ochotę takich filmików oglądać więcej, jak najbardziej zachęcam Was właśnie do subskrypcji, natomiast przez to, że tak jak mówię, nie jestem do końca systematyczny, zachęcam też koniecznie do zadzwonienia w dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia, kiedy moje filmiki będą się ukazywać. A teraz myślę, że bez zbędnego jeszcze dłuższego wstępu będziemy przechodzić do kosmetyków, które mnie rozczarowały w zeszłym roku. No więc patrząc na kosmetyki, które leżą przede mną, chcę Wam powiedzieć, że nie wszystkie są totalnie beznadziejne, niektóre są okej, ale znalazły się tutaj dlatego, że przez swoją jakby kategorię cenową moim zdaniem są totalnie niewarte zainteresowania i inne kosmetyki tutaj są po prostu złe i dzisiaj się z Wami właśnie nimi podzielę. Zacznę od kosmetyków, które w mojej kolekcji pojawiły się dość niedawno i być może widzieliście go w filmiku jednym z tych dość niedawno nagranych na temat właśnie kosmetyków, które mi się nie podobają. Natomiast stwierdziłem, że skoro to jest podsumowanie roku, pokażę go Wam jeszcze raz, po prostu na szybko. I ogólnie dzisiaj będą się pojawiały kosmetyki, które być może widzieliście w poprzednich filmikach od właśnie z nielubieńcach. Niektórych mogliście nie widzieć, bo umówmy się, sięgamy praktycznie do roku wstecz, nawet trochę więcej, jeżeli na niektóre właśnie z tych kosmetyków patrzę. Można powiedzieć, że niektóre są nawet starsze, jeżeli chodzi o takie znielubienie, niż tylko i wyłącznie rok. Więc nie dziwcie się, jeżeli cokolwiek z tego będzie Wam znajome, po prostu uprzedzam Was jeszcze raz, że te kosmetyki po prostu się u mnie nie sprawdziły. I powiem Wam jeszcze raz o Narsie. Jeżeli chodzi o konkretny kosmetyk, o którym teraz mówię, to jest to ich najbardziej kultowy, najsławniejszy na świecie, najbardziej zachwalany róż Orgazm. Nie rozumiem totalnie jego fenomenu, dlatego że dla mnie pigmentacja samego różu jest niewystarczająca. Ilość złotych drobinek w środku, ponieważ on jest delikatnie rozświetlający, jest zdecydowanie za duża z kolei, co na policzku daje nam po prostu złotą poświatę. Policzek wydaje się być pucołowaty, trochę spocony, niezbyt różowy i do orgazmu tutaj naprawdę jest daleko, mówiąc o tym różu, więc po prostu uprzedzam Was jeszcze raz, jeżeli idziecie do sklepu i chcecie się zagłębić w tematykę tego najbardziej kultowego różu świata, najpierw go zasłoczujcie, najpierw go przetestujcie na twarzy, zanim kupić, dlatego że dla mnie to był totalny niewypał. Jako że przed chwilą pokazałem Wam paletkę, to w tej kategorii też pozostaniemy. Hourglass Ambient Lighting Volume 3, czy jakoś tak, dokładnie już nie pamiętam, bo tą paletkę kupiłem na początku właśnie 2018 roku, bo ona wyszła na święta 2017, załapałem ją w 2018 na początku, więc zaliczam ją do jakby znielubieńców tego roku. Natomiast ciężko mi jest powiedzieć, żeby ona była takim totalnym znielubieńcem, dlatego że wiele z tych produktów używałem bardzo długo i nawet dość lubię. Natomiast dlaczego ona się znajduje w tej kategorii? W sensie w filmiku o znielubieńcach. Dlatego, że jest cholernie droga. Kiedy jeszcze Hourglass nie było dostępne w Polsce, ja za taką paletkę, za sprowadzenie jej do Polski i po prostu za jej zakup musiałem w sumie zapłacić ponad 400 zł, a w środku mamy kosmetyki, które są przeciętnej jakości. Więc mamy paletkę, która jest tak cenowo wysoko i produkty, które są na poziomie drogerii. Więc dla mnie po prostu uprzedzam Was, że jeżeli jesteście zainteresowani tymi kosmetykami, musicie wziąć pod uwagę to, że nie są to kosmetyki najwyższej jakości. To znaczy, jakość jest bardzo dobra, natomiast podobne kosmetyki po prostu jesteście w stanie znaleźć w drogerii i nie wydaje mi się, by było to kosmetyk, który jest warty tych aktualnie w Polsce 300 zł, bo umówmy się, Sephora wprowadziła Hourglass do Polski, możemy ich kosmetyki dostać trochę taniej, natomiast wciąż jest to bardzo, bardzo wysoka cena za kosmetyki, które po prostu moim zdaniem nie robią tak dużo. Teraz przeskoczę do dwóch róży. Ogólnie, jeżeli oglądaliście kiedykolwiek mój kanał, doskonale wiecie, że jestem ogromnym fanem róży i róż to jest najważniejszy kosmetyk dla mnie. Oczywiście poza ujednoliceniem cery, brzmi i tak dalej, no ale umówmy się, róż to jestem ja, po prostu tak. I miałem właśnie dwa produkty, na które byłem dość podekscytowany, kiedy je kupowałem. Z jednej strony mamy Beckę, jest to ich Luminous Blush w odcieniu Fox Glove.
Sam róż prezentuje się w ten sposób. Jest to bardzo intensywny różowy odcień, zimny co prawda, z delikatnymi srebrnymi drobinkami, więc jest rozświetlający. Niestety jego minusem tutaj z kolei jest aż nadmiar pigmentacji. O ile na przykład te tutaj produkty są bardzo, bardzo delikatne i bardzo, bardzo naturalnie wyglądają na skórze, tutaj z kolei mamy róż, który jest taki prostą w waszą twarz, ma bardzo, bardzo dużo pigmentu, przez to wyjątkowo ciężko się z nim pracuje. Jeżeli jesteście niedoświadczeni, jeżeli nie macie jakby wprawy w blendowaniu, po prostu robicie sobie plam, nawet ja miałem bardzo często problem z dozowaniem tego produktu i nawet kiedy udawało mi się jakby rozblendować go w bardzo, bardzo dobrze, po prostu go rozblendować, że nie było żadnych dziwnych przejść, przeskoków, to wciąż ten odcień był na tyle intensywny, że bardzo, bardzo odcinał się i rzucał się na mojej skórze. Nie mówię, że ten róż sam w sobie jest zły. Jeżeli jesteście troszeczkę ciemniejsze karnacji, jak najbardziej może się u was sprawdzić, dlatego że on po prostu lepiej się będzie wtapiać z waszą skórą. Z moją niestety był za bardzo wybijający się i nie wyglądał po prostu dobrze. Dodatkowo te srebrne drobinki, które są zawarte, też podobnie jak z tym różem z Narsa, sprawiały, że mój policzek wydawałby się być się bardzo pocałowaty i po prostu no nie jest to jakby moja ulubiona forma rozświetlenia twarzy, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Dlatego uprzedzam was i mówię wam, że ten kosmetyk nie sprawdził się u mnie, ale być może sprawdzi się u was, jeżeli macie ciemniejszą karnację, jeżeli macie troszeczkę ciemniejszą karnację i jeżeli lubicie takie rozświetlenie na policzku. Natomiast dla mnie Becca Luminous Blush w odcieniu Fox Glow totalnie się nie sprawdziło. A teraz mowa o kosmetyku, który nie może się sprawdzić u nikogo, dlatego że jest po prostu beznadziejny. Mowa tutaj o Oglow ze Smashboxa. Jest to żelowy róż, który na początku jest przezroczysty, natomiast po kontakcie ze skórą przy pomocy pH skóry jego kolor zaczyna się ujawniać i powinien być to najbardziej niesamowity, najlepiej dopasowany, po prostu doskonały róż dla naszej skóry. Natomiast jego minusem jest przede wszystkim to, że kolor po prostu najczęściej się nie pojawia. Czasami się pojawia, czasami się nie pojawia. Nie wiem od czego to zależy, natomiast po prostu tak jest. Czasami kolor po prostu nie widnieje na naszej skórze. Poza tym, moim zdaniem jest to produkt, który jest limitowany, w sensie ograniczony do tylko i wyłącznie używania na skórze bez niczego pod spodem, dlatego że niestety w kontakcie z podkładem lub z pudrem, w zależności od tego w jakiej kolejności chcecie go nanosić, po prostu rozpuszcza warstwę pod spodem, tworząc brzydką breję, taką masę, którą po prostu tylko i wyłącznie pozostaje nam zmyć, więc jest nieuniwersalny, nie można go używać z resztą makijażu i po prostu nie ma go na twarzy, nie widnieje najczęściej. Będąc jeszcze w kolorach różowych, powrócimy znowu do Becky. I o tym kosmetyku też wspominałem w moich znielubieńcach kiedyś. Jak wiecie lub nie wiecie, jestem ogromnym fanem różowych rozświetlaczy. Nie wiem, czy to widać aktualnie, ale jestem skąpany w jednym z nich. I szukałem sobie na zastępstwo mojego ulubionego rozświetlacza czegoś nowego. Trafiłem na rozświetlacz z Becky, jest to Becca w odcieniu Prismatic Amethyst. Miał to być właśnie taki różowy rozświetlacz, który zastąpiłby mój ulubiony z Anastasia Beverly Hills. Niestety jego największym minusem jest to, że totalnie nie odbija światła. Jest delikatnie różowy, natomiast jest bardziej krodowaty i suchy, matujący niż oświetlający, co totalnie mija się z celem. Natomiast kolejny rozświetlacz, który się u mnie nie sprawdził, jest już absolutnie oślepiający. Jest piękny w swoim założeniu i bardzo go lubię na przykład na oczach. Natomiast jeżeli chodzi o samo rozświetlenie twarzy, dla mnie totalnie się nie sprawdza. Tylko i wyłącznie z tytułu moich preferencji, dlatego że ja widywałem ten rozświetlacz u ludzi w ulubieńcach roku. Natomiast dla mnie trafia on do bubli, jest to Fenty Beauty. Tak samo jak rozświetlacz ten tutaj z Becky, który jest limitowany, ten również jest limitowany i nie wiem, czy będziecie go niedługo w stanie dostać. Być może lepiej. Jest to odcień How Many Carats i mamy do czynienia po prostu z srebrnym brokatem. Jest to właśnie srebrny brokat na absolutnie przezroczystej bazie, co w teorii jest fajne, dlatego że będzie się sprawdzał dla bardzo, bardzo wielu karnacji. Nie będzie on dziwnie wyglądać na skórze, będzie po prostu ładnie na mokro odbijać ten, jakby dawać blask skórze. Natomiast jego minus jest taki, że trzeba go bardzo umiejętnie nakładać i w bardzo, bardzo dużej ilości, moim zdaniem, żeby ten blask był równomierny. Jeżeli nałożymy go normalnie pędzelkiem, to po prostu powstaje nam taki nierównomierna warstwa brokatu, która niestety w moim odczuciu, w moich oczach wygląda jak pory. Czyli że po prostu zamiast gładkiej, ulśniącej, mokrej skóry powstaje nam chropowata skóra z brokatem i po prostu dla mnie to wykończenie nie wygląda ładnie ani trochę. I wiem, że jakby właśnie wiele osób się nim zachwyca, natomiast jeżeli wy, tak jak ja, lubicie bardziej gładkie rozświetlenie lub rozświetlenie z brokatem, ale które ma bazę pod spodem, to jakby no to może wam się po prostu nie sprawdzić, dlatego że tak jak mówię, skóra może wyglądać jak chropowata, nierówna
i chyba nikt nie dąży do tego, żeby ich skóra po prostu wyglądała w ten sposób, jak opisałem przed chwilą. Dla mnie się on totalnie nie sprawdził. Słuchajcie, wrócę jeszcze raz do Becky, dlatego że Becka mnie rozczarowała kilkakrotnie w tym roku. Tutaj znowu mamy kosmetyk, o którym już mówiłem. Jest to Becca Hydra Mist Set and Refresh Powder. Jest to puder transparentny, utrwalający, sypki, który niestety robi na twarzy nam ciasto. Ja go kupiłem tylko i wyłącznie przez to, żeby poczuć na własnej skórze jego magiczne właściwości. A mianowicie chodzi o to, że podczas nakładania go na skórę odczuwamy, jakbyśmy nakładali mokry produkt. Używamy suchego pudru, używamy suchego pędzla, ale twarz ma wrażenie, że nakładamy mokry produkt, co było naprawdę bardzo, bardzo dziwne i bardzo ciekawe. Natomiast poza tym niesamowitym doznaniem, jaki ten puder w sobie ma, swoją drogą w trzasie, jakby w trakcie jego posiadania ten efekt zanika coraz bardziej i bardziej, po prostu nie wiem czemu, ale się wytrąca z tego pudru. Natomiast to, co z nim pozostało i to, dlaczego go nie lubiłem od samego początku, to to, że twarz wygląda po prostu przy nim jak ciastko. Jest bardzo, bardzo suchy, jest bardzo matujący, natomiast jego trwałość w tym matowieniu nie jest zbytnio długa, a tworzenie ciastka na twarzy jest natychmiastowe. Więc dla mnie po prostu się nie sprawdza, bo ja lubię, kiedy mój puder jest długotrwały, matuje i sprawia, że moja twarz wygląda mega gładko. Tutaj tego nie miałem, więc odpada dla mnie. I kolejny puder, który się u mnie bardzo, bardzo nie sprawdził. Jeżeli nie wiecie, ja bardzo, bardzo dawno temu musiałem o nim wam na pewno wspominać, ale podejrzewam, że mogliście zapomnieć, bo to już było naprawdę kilka lat. Jeden z moich ulubionych pudrów wszechczasów był Skin Food Peachy Sake Silky Finishing Smooth Powder, który wyglądał w ten sposób. Jest to sypki puder, który miał bardzo, bardzo dużą ilość krzemionki w składzie, przez co właśnie tak później pokochałem krzemionki, używałem samego tego jakby minerału jako mojego pudru. Natomiast oni przestali go sprowadzać do Polski, nie wiedziałem, gdzie można go kupić, natomiast znalazłem Peach Sake Pore Packed, czyli że dokładnie ten sam puder w wersji kompaktowej prasowanej. No i moje rozczarowanie było tak ogromne, kiedy się dowiedziałem, że po pierwsze ten puder praktycznie w ogóle się nie chce nabierać ani na pędzel, ani na puszek, na twarzy wygląda mega sucho, znowu ciastkuje się i nie utrzymuje matu. No, totalne przeciwieństwo tego pudru, który tak bardzo kochałem i byłem nim mega, mega rozczarowany, więc jeżeli wy lubicie koreańskie kosmetyki, czasami po nie sięgacie i jeżeli zastanawiacie się nad kosmetykami Skin Food, to po prostu wśród tych wszystkich kosmetyków tego konkretnego pudru unikajcie. Słuchajcie, ja praktycznie nie mam tutaj pielęgnacji przed sobą, natomiast stwierdziłem, że dwie rzeczy muszę wam pokazać. Mówiłem o nich wcześniej, ale być może jeżeli wcześniejszych filmików nie oglądaliście, a trafiliście na ten, to musicie wiedzieć o tym. Kosmetyki Glam Glow, wszystkie ich maseczki. Tutaj pokazuję wam tylko i wyłącznie jedną, bo tylko i wyłącznie tutaj tą jedną mam pod ręką. Natomiast przetestowałem ich praktycznie wszystkie, które były jeszcze dostępne chyba z rok temu. Wiadomo, pojawiły się jakieś nowe teraz wariacje na temat ich produktów. Natomiast tych najnowszych nie próbowałem przez to, jak bardzo beznadziejne doświadczenie miałem z poprzednimi kosmetykami marki. Przetestowałem 6 ich maseczek. W poprzednim filmiku o znielubieńcach dokładnie o tym mówię. Niestety żadna z tych 6 podstawowych maseczek, które są sprzedawane w tych słoiczkach, mi się absolutnie nie sprawdziły. Były beznadziejne, nie robiły nic nadzwyczajnego, czego nie uzyskałbym jakby z maseczek drogeryjnych. Więc po prostu, jeżeli chcecie sobie kupić coś z Glam Glow, nie, po prostu znajdźcie sobie coś lepszego. W tamtym filmiku również, ja go wam podlinkuję tutaj gdzieś na górze, proponuję wam inne opcje, więc jeżeli jesteście zainteresowani konkretną maską Glam Glow, zajrzyjcie do tamtego filmiku, być może podpowiem wam coś innego, co będzie się sprawdzało bardzo podobnie i na czym zaoszczędzicie krocie. Natomiast kolejne produkty, które również są bardzo, bardzo jakby zachwalane i są kultowe, są to olejki Farsali. Ja przetestowałem Farsali Unicorn Essence i Rose Gold Elixir. Kupiłem sobie te takie mniejsze opakowanie po 15 ml bodajże, 10, przepraszam. I jest to dość dużo produktu, bo jest on w miarę wydajny i mogłem jakby zobaczyć, do czego zdolne są te kosmetyki. I chcę wam powiedzieć właśnie, że ani jeden, ani drugi, nawet ten chyba jest bardziej rozczarowujący od tego, nie są zdolne do wielu rzeczy. Po pierwsze, w środku tego przynajmniej mamy olejek różany plus złoto. Totalnie nie widzę jakby właściwości innych niż oświetlające tych złotych drobinek, które są w środku. Natomiast olejek różany to olejek różany. Po co wydawać 100 parę złote na olejek różany, kiedy możemy kupić olejek różany bardzo wysokiej jakości, tłoczony na zimno i tak dalej w drogerii za około 20 zł. Nie widzę sensu, absolutnie. Jakby jest to produkt, który faktycznie coś tam robi naszą skórą pozytywnego, ale możemy mieć dokładnie to samo o wiele taniej. Natomiast tutaj mamy po pierwsze sztuczny zapach, po drugie firma nawet nie jest sama w stanie określić, co ten olejek ma za zadanie robić, bo jest dlatego, że jest napisane tutaj tylko i wyłącznie upiększające serum. Co mają... Kto...
jakby no nie jest to zbytnio konkretna informacja dla mnie. Jest napisane też, że jest to antyoksydacyjne serum. Antyoksydacyjnych produktów mamy bardzo, bardzo dużo aktualnie na rynku. Nie widzę zupełnie sensu znowu wydawania tak dużej kwoty na olejek, który ma tylko i wyłącznie być antyoksydacyjny. To kupcie sobie olejek, o ile się nie mylę, z pestek winogron. On też powinien być antyoksydacyjny. A jeżeli się mylę, to mam nadzieję, że ktoś mnie poprawi na dole i podpowie, jakie inne olejki właśnie mogą być antyoksydacyjne. Lub jeżeli macie jakieś kosmetyki, które lubicie, które właśnie są takie, polecajcie pod spodem, dlatego że ja totalnie nie polecam tego. Słuchajcie, nie mówiłem chyba jeszcze o żadnym podkładzie, dlatego opowiem Wam teraz o Professional z Benefitu. Tym podkładzie, który testowałem, przez który zostałem najpewniej wykopany z listy PR-owej właśnie Benefitu. Jest to podkład, który ma po pierwsze 15 ml. Już samo to jest śmieszne dla mnie przy jego regularnej cenie. Chodzi mi o to, że jest regularna cena, tak jak wszystkie inne 30-ml podkłady. Więc śmieszna pojemność przede wszystkim, ale gdyby ta pojemność była naprawdę śmieszna, ale podkład był doskonały, to jeszcze bym przymknął na to oko. Niestety nie jest. Podkład jest beznadziejny. Zero krycia, zero trwałości. I tak naprawdę to już są dwie rzeczy, które go dyskwalifikują ze wszystkiego, co w podkładzie oczekuje. Wygląda bardzo naturalnie, ale podkład, który nie ma żadnego krycia, nie ma opcji jakby nie wyglądać naturalnie, bo po prostu go nie widać na skórze. Zbiera się w załamaniach nawet przy bardzo małej ilości. No i tak jak mówię, nie jest trwały, bardzo, bardzo mocno się wyświecał, kiedy go nosiłem, a starałem się go dość mocno przypudrować. Więc dla mnie totalnie się nie sprawdził i... No niestety, jeszcze raz o nim Wam wspominam. Mam nadzieję, że ogólnie żadnym z tych kosmetyków nie jesteście zbytnio zainteresowani, dlatego że przez to, że te kosmetyki są tak złe, nikt ich nie poleca naokoło, więc raczej one w Waszej pamięci nie istnieją. No więc gdyby istniały, jeszcze raz uprzedzam właśnie na temat tego wszystkiego, nie bierzcie. Słuchajcie, eyelinery. Tego nie pokazuję często, nie pokazuję też często ulubieńców, jeżeli chodzi o eyelinery, natomiast trafiły mi się kilka eyelinerów, które mi się totalnie nie sprawdziły i wszystkie są w bardzo przystępnej cenie, więc możecie też być nimi zainteresowani, wiecie, złapać je sobie na przykład na jakiejś promocji, a później możecie pożałować, więc być może fajnie, jeżeli Wam o tym powiem. Pierwszy eyeliner, który tutaj mam, to Essence Super Fine Eyeliner Pen. Jest to właśnie eyeliner w takim pisaku, bardzo, bardzo cieniutkim. Jego minusem jest to, że totalnie nie ma pigmentacji, jest bardzo, bardzo przezroczysty. Więc jeżeli chcecie uzyskać ładną, czystą linię, to nie jest to eyeliner dla Was. I z dwoma następnymi eyelinerami mam dokładnie ten sam problem. W tym tutaj z Rimmela eyelinerze o nazwie Scandalize Precision Micro Eyeliner mamy super, bardzo mało precyzyjny pisaczek, który jest mega, mega wygodny, natomiast niestety właśnie on też brakuje mu jakby tej pigmentacji. I tutaj mamy Scandalize Jumbo Liquid Eyeliner. Po pierwsze, brak pigmentacji, trzeba kilkakrotnie nim przejeżdżać, żeby w ogóle uzyskać taką ładną, pełną czerń. Ale tak ogólnie to, kto chce malować sobie kreskę tak grubym eyelinerem? Ja nie wiem, czy ktoś chce mieć naprawdę aż tak grubą kreskę, której się nie da kontrolować. Już lepiej malować sobie cienką kreskę i powoli ją pogrubiać, niż tworzyć coś takiego. Plus ta końcóweczka zrobiła się miękka z czasem, przez to jest on jeszcze mniej precyzyjny. Więc trzeba na to bardzo, bardzo uważać. I kolejny produkt, który totalnie dla mnie odpada, to Eye and Body Liner Wings AA Makeup. I ogólnie jest to eyeliner, którego ja używam dość często w makijażach artystycznych, dlatego że niestety, ale na rynku brakuje dobrych białych eyelinerów. Natomiast minus tego eyelinera jest taki, że trzeba go nałożyć dość dużo, żeby naprawdę był bardzo, bardzo taki, wiecie, jak się to nazywa, napigmentowany. Plus on jest sobie bardzo taki gęsty, jest bardzo po prostu taki zbity, nie da się nałożyć takiej cieniutkiej warstwy, on po prostu będzie aż odstawać ze skóry, będzie taka, wiecie, wypukła kreseczka i przez to też, jak on zasycha, on delikatnie pęka, podobnie jak ten eyeliner biały z NYXa, którego też totalnie Wam nie polecam. I on właśnie delikatnie pęka lub się jakby roluje z oka lub z innej części oka, jakby twarzy, którą pomalowaliśmy tym eyelinerem. W każdym razie jest to dobry eyeliner w porównaniu do wszystkich innych białych eyelinerów, które używałem, ale natomiast nadal nie jest to to. Ja naprawdę czekam, aż jakaś firma stworzy tak dobry eyeliner, jak te, które mamy aktualnie dostępne w kolorze czarnym. Jeżeli uzyskam taki biały, napigmentowany eyeliner, to będę po prostu mega, mega szczęśliwy. Natomiast ten, no, używam, bo nie mam niczego innego lepszego. Jeżeli znacie dobry biały eyeliner, bardzo mi polećcie, proszę Was, bo naprawdę tego potrzebuję. Dwa korektory. Kat Von D, o której słyszeliście jeszcze niedawno właśnie w tym filmiku o znielubieńcach, jest to Lockheed Concealer. Jego minus jest taki, że jest ciężki na oku, praktycznie w ogóle nie kryje i słabo się trzyma, plus przy okazji mam mega brzydki kolor.
Więc tego korektora Wam nie polecam, ale nie chcę na nim spędzać więcej czasu, bo już o nim mówiłem. Drugim korektorem, który mi się zbytnio nie podoba, jest Clinique Airbrush Concealer. Jest to taki concealer, taki w pisaczku korektor i jego minus dla mnie polega na tym, że jest z kolei bardzo, bardzo, bardzo delikatny. Jest mega słabo kryjący, on się nie nadawałby zupełnie jako korektor. Ja bym go używał podobnie jak tego korektora z Yves Saint Laurent, tego Touch Eclat, który ma bardziej właściwości rozświetlające i odbijające światło, aniżeli korygujące. Natomiast dlatego, że ja mam dość mocne zasilenie pod okiem i korektor, który nie ma właściwości kryjących, dla mnie totalnie odpada, dlatego dla mnie jest on totalnie na nie i też po prostu uprzedzam inne osoby, które również mają dość mocne zasilenie pod oczami, ten u Was się nie sprawdzi. Jeżeli szukacie czegoś lekkiego, ale jesteście zainteresowani nim, to nie, polecam Wam. Wiecie, inny dobry, lekki korektor, który przynajmniej cokolwiek kryje, to korektor z Maybelline, ten Eraser, o którym mówiłem zresztą w ulubieńcach roku, który też Wam podlinkuję gdzieś na spodzie najpewniej, jeżeli jesteście tym filmikiem zainteresowani. Przejdziemy teraz troszeczkę znowu do Narsa i pokażę Wam tutaj kredkę do oczu, ale teoretycznie jest to kredka cień, czyli że powinniśmy móc ją nałożyć sobie na całe oko, wyblendować i mieć wspaniały cień po prostu. Natomiast jej minus jest taki, że po pierwsze kolor podczas blendowania zanika, ona ma taki bardzo ładny navy, niebieski, metaliczny odcień, który po prostu podczas blendowania blenduje się do takiej szarej, czarnej masy. Minusem też jest to, że on cały czas się klei. On nie zastyga na amen, tylko klei się. Klei się i klei się, jak mrugamy, zbiera się w załamaniach. Po prostu nie wygląda najlepiej i nie polecam Wam totalnie tych właśnie kredek z cieniami z Narsa. Natomiast zauważcie, że jest to takie starsze opakowanie. Aktualnie te kredki troszeczkę zmieniły swoje opakowanie i być może zmieniły formułę, dlatego że jest ta kredka, którą dopałem w TK Maxie, a tam mają moim zdaniem troszeczkę przestarzałe kosmetyki, więc to może być to. Być może nowe kredki są lepsze. Natomiast jeżeli właśnie będziecie jeszcze trafiać na jedną z tego rodzaju kredek, które nie są wykręcane, tylko po prostu takie ołówkowe, to bardzo uważajcie na nie i testujcie je, czy one się Wam sprawdzą. I teraz jeszcze właśnie będąc przy Narsie, pokażę Wam kilka ich innych produktów, które również mam z TK Maxa, które również być może nie sprawdzają się u mnie przez to, że właśnie są z TK Maxa, bo być może są mega stare. Natomiast po prostu też Was chcę uprzedzić, że jeżeli jedziecie na zakupy do TK Maxa i widzicie tam kosmetyki, to naprawdę bardzo uważajcie. Ale ten kosmetyk, nawet pomimo to, że gdyby był stary, to jest po prostu straszny kolor. Mowa tutaj o błyszczyku z Nars. Ja ogólnie myślałem na początku, że jest to korektor. Jest to Spring Break odcień i właśnie przez to, że on jest jak korektor, dla mnie jest beznadziejny, bo po prostu bardzo, bardzo odbiera, bo on ma pigment w sobie, on nie jest przezroczysty. On bardzo wybiela naszą twarz, odbiera jej całe życie, wygląda strasznie na ustach i też bardzo, bardzo zbiera się właśnie w tych takich załamaniach, robiąc takie białe kreski wzdłuż warg, co jest mega nieatrakcyjne i bardzo Wam tego nie polecam. Kolejnym produktem z Nars, który mi się mega nie sprawdził, ja miałem takie dwa słoiczki. Są tutaj słoiczki z takim błyszczykiem, pomadką. Tutaj mam odcień Kabiria i miałem jeszcze Hellfire, tak mi się wydaje, który był bardziej różowy, w sensie czerwony, ze złotymi drobinkami. One są tak tępe, tak gęste, jak zamrożone masło. One nie chcą się rozpuścić na ustach, są strasznie, strasznie lepkie. Totalnie do niczego się nadają, więc jeżeli znowu będziecie widzieć tego typu błyszczyki czy pomadki, jakkolwiek chcecie to nazwać, o, tutaj to jest, się nazywa jako lip lacquer, czyli że coś, co powinno być bardzo, bardzo błyszczące na ustach z pigmentem, natomiast one się nie sprawdzają, bo po prostu nie da się ich nosić na ustach. Być może do zdjęcia wyglądałoby fajnie, dlatego też je kupiłem, natomiast no, nie są po prostu dobre. Kolejne produkty z Narsa to są ich cienie i pojedyncze, i te podwójne. I znowu uprzedzam, są to kupione cienie w TK Maxie, więc trzeba bardzo, bardzo uważać, bo być może te nowe, które mają inne opakowanie, które są sprzedawane świeżutkie w Sephorze, mają zupełnie inną jakość. Natomiast te konkretnie, chociaż ja właśnie mam tą tendencję z tym, że nawet nowe produkty Narsa po prostu są dla mnie słabo napigmentowane. Natomiast te tutaj cienie właśnie mają dokładnie to samo do siebie. Zobaczcie, jaki piękny fioletowy odcień. Myślałem sobie, kiedy to kupowałem. Naprawdę, one są czasami tak ładne i chciałem mieć takie cienie właśnie w swojej kolekcji. Natomiast ich minusem jest to, że pigment, który jest tutaj w opakowaniu, absolutnie nie transferuje się na oku. Nawet
na samym słoczu. Ja, o Boże, ten odcień był tak piękny. To jest taki niebieski brokat na czarnym cieniu, ale niestety żaden brokat się nie przenosi, nawet ten czarny cień jest po prostu totalnie beznadziejny na oku. Ale właśnie to, co chciałem wam powiedzieć. Nawet podczas słoczowania na palec ten odcień przeniesie się w miarę dobrze. O tyle na skórę później przechodzi może 10% tego koloru, 10% tego koloru. I jest on strasznie nierównomierny, jest bardzo taki plamisty, przeskakuje, absolutnie nie wygląda dobrze, a na oku podczas blendowania po prostu się wytrąca, zanika, znika, sypuje się z oka, absolutnie beznadziejny, do niczego nie chcę przywierać, bardzo, bardzo zła jakość, naprawdę wam nie polecam tych cieni z Narsa, przynajmniej tej starej formuły, którą być może czasami jesteście w stanie dostać w TK Maxie, po prostu nie warto wydawać, nawet one są tam chyba połowę tańsze niż normalnie w Sephorze, ale w ogóle nie widzę sensu wydawania 100 zł lub 50 zł na pojedynczy cień. Już lepiej sobie zaoszczędzić, dołożyć do tego drugie 100, jeżeli mówimy o takiej normalnej cenie za te pojedyncze cienie po 100, i mieć paletkę z Anastazji Beverly Hills za niecałe 200 zł. No umówmy się, że nie jest tak jakby gra warta świeczki. I kolejnym cieniem, który u mnie niestety się bardzo nie sprawdził, a miałem na niego bardzo nadzieję, jest to Pure Pigment Cobo Professional, jest to żółty pigment i ogólnie umówmy się, że zrobienie żółtego pigmentu dobrego cienia żółtego jest bardzo, bardzo ciężkie, zwłaszcza żeby był napigmentowany. Ten tutaj produkt ma to do siebie, że jest naprawdę napigmentowany, ale jego minusem z kolei jest to, że jest totalnie nieprzewidywalny i bardzo, bardzo dziwnie zachowuje się na oku. Czasami stworzy tak mocną plamę, którą już za nic nie rozetrzecie. Czasami na roztartym oku potrafi stworzyć taką jaśniejszą plamę żółtego. Po prostu, no, nie jestem w stanie przewidzieć, jak ten produkt się zachowa na oku. Jest on bardzo ładny i czasami naprawdę ładnie się z nim pracuje, ale niestety często on po prostu nie daje rady i tworzy absolutne najgorsze plamy, jakie kiedykolwiek widziałem w cieniach. No i teraz parę produktów do ust i tak naprawdę będziemy już kończyć ten filmik. Ten filmik naprawdę jest długi. Make Up Forever, błyszczyki z serii Artist P Plexi Gloss. Tutaj mam dwa takie w miarę wyjątkowe odcienie, dlatego że również brałem je do takich bardziej artystycznych makijaży. Pierwszy błyszczyk jest absolutnie czarny, drugi błyszczyk jest taki zielonkawo-niebieskawy. Minusem tych błyszczyków jest to, że one po prostu nie trzymają się na ustach. One spływają z ust na zęby i brudzą po prostu wszystko naokoło. Więc bardzo, bardzo ciężko jest je utrzymać w ryzach i znowu, one są fajne, kiedy robię nimi makijaż artystyczny, kiedy robię nimi makijaż, który jest do zdjęcia i na chwilę, natomiast do makijażu użytkowego one niestety totalnie się nie nadają, a podejrzewam, że właśnie o taki makijaż wam wszystkim chodzi. Dlatego uprzedzam was, że musicie na nie uważać, ale znowu, są to kosmetyki, które kupiłem w TK Maxie i duże prawdopodobieństwo jest, że i tak już ich nigdy nie dostaniecie, więc może i dobrze. Chociaż wydaje mi się, że czasami są jeszcze dostępne w tej w sklepie Mokotowska 58, w tym butiku oficjalnym Make Up Forever. Tam oni czasami mają jeszcze te poprzednie formuły, które z niektórych sklepów zostały już jakby zabrane, natomiast oni jeszcze mają jakieś tam ostatnie sztuki i mogą je sprzedawać. Po prostu uważajcie na te kosmetyki. No i aplikator jest trochę do niczego. I tutaj znowu zostajemy jeszcze trochę przy takich makijażach bardziej artystycznych, dlatego że mowa tutaj o bardziej artystycznych kolorach, natomiast produkty są jak najbardziej dostępne w drogerii. Są to szminki z Maybelline. Szminki mam tutaj w odcieniach takich dwóch fioletów, jedna jest bardziej granatowa w sumie i czarna. I z nimi minus jest taki, że znowu pigment jest nie do końca tam, gdzie trzeba. One potrafią być właśnie bardzo nierównomierne na ustach, bardzo zostawiają takie smugi i trzeba ich nałożyć dość dużo, żeby pokryć usta takim bardzo, bardzo jakby pełnym kryciem i pigmentem. I właśnie przy takiej dużej ilości one później się chcą ze sobą sklejać i zbierać, troszeczkę ubrywając z innych miejsc, na nowo odsłaniając plamę. Więc trzeba na nie znowu tutaj uważać, jak wam od razu tutaj uprzedzę, że jest to kolor 892, przepraszam, i 890. Te kolory posiadam i te kolory nie do końca się u mnie sprawdziły. No więc ze znielubieńców całego roku to by było na tyle. Więc ja mam nadzieję, że wam w jakimkolwiek stopniu pomogłem w waszych właśnie wyborach zakupowych. Mam nadzieję, że ten filmik okaże się dla was przydatnym. Być może o któryś z tych kosmetyków myśleliście i zmuszę was o nim pomyśleć jeszcze raz. Być może was nawet uchronię przed jego zakupem. Okej, no nieważne. W każdym razie mam nadzieję, że ten filmik wam się przydał i mam nadzieję, że on się wam podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o stawieniu łapek do góry i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli macie ochotę oglądać takich filmików więcej. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka i mam nadzieję, że widzimy się w następnym. Cześć!